Są historie, w które naprawdę trudno uwierzyć. Noc z 23 na 24 lutego 2007 roku. Wrocław, ulica Świętego Wincentego, niedaleko dworca Wrocław nad Odrze. To wtedy doszło do ogromnego pożaru, w wyniku którego życie straciła czteroosobowa rodzina. Pozostałych mieszkańców kamienicy uratowało jedynie to, że mieszkanie, w którym wybuchł pożar, było na najwyższym piętrze. W przeciwnym wypadku rozmiar katastrofy byłby dużo większy, gdyż ogień zaskoczył w późnych godzinach nocnych, kiedy sen jest najtwardszy. Jedna osoba próbowała uciec, zamiast zejść na dół, to ona po prostu uciekła do góry i to niestety ją zgubiło. Rodzina Rzet, dwóch dorosłych synów i ich rodzice zginęli na miejscu. Z początku wszystko wskazywało na zwarcie instalacji i samozapłon. Po wielu latach jednak ta sprawa wróciła w ręce prokuratury krajowej we Wrocławiu. Wtedy mogliśmy się dowiedzieć o prawdziwym przebiegu zdarzeń, o bestialstwie, bezmyślności i powiązaniu tego z jednym z najgroźniejszych młodych gangów we Wrocławiu. Ale po kolei. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię Tomasza M. Welbambo i jego grupy oraz pożaru na Wincentego. Tomasz M., pseudonim Bambo, to przywódca najgroźniejszego gangu we Wrocławiu. Tomasz M. pochodził z biednej rodziny na wrocławskim Śródmieściu. Nie wyróżniał się niczym szczególnym, od kolejny dzieciak z uboższej warstwy społecznej. Dość szybko jednak wpadł na drogę zarabiania pieniędzy w nielegalny sposób. Jak większość młodych ludzi w tej części Wrocławia, zajął się handlem nielegalnymi substancjami. Jednak co oczywiste, większość tych ludzi nie przekracza pewnego pułapu, a konkurencja jest duża, zwłaszcza właśnie na Śródmieściu. Więc większość karier jest krótka, niezbyt opłacalna i kończy się twardym lądowaniem. Bambo jednak był trochę inny, bardziej ambitny, sumienny, samemu także rzadko sięgając po to, co sprzedawał, a to brzmi jak recepta na sukces w tym fachu. Po raz pierwszy trafia na kilka miesięcy do aresztu w sprawie niewielkich ilości narkotyków, a to tylko dodało mu polotu. Jak powszechnie wiadomo, miejsca odosobnienia dla młodych adeptów to Oxford przestępczości. Można tam nawiązać wiele ciekawych kontaktów, nasłuchać się historii, nauczyć nieszablonowych rozwiązań, sprytu i odwagi. Bambo miał to już przed aresztem, ale tam doszlifował te cechy. Po opuszczeniu aresztu biznes Tomasza M. rozwijał się bardzo szybko. On sam stał się w świecie przestępczym ponadprzeciętną postacią. Wtedy też jego drogi skrzyżowały się z Gilosem, ważną wtedy postacią w narkotykowym świecie Wrocławia i osobą, która będzie miała znaczenie w kwestii pożaru. Gilos był dobrze prosperującym wtedy dealerem, również ze Śródmieścia. Był już na tyle zuchwały, że sam jeździł do Holandii po niewielkie partie narkotyków i sam je przewoził w kole zapasowym. Gdy rutynowo go sprawdzano, zagadywał celników i chwalił się swoją muskulaturą, która faktycznie robiła wrażenie, wciskając im przy tym kit, że wraca z zawodów kulturystycznych i co najzabawniejsze, dzięki temu zawsze udało mu się przejechać. Bambo miał swoją siatkę maulatów na Śródmieściu. Gilos miał różne dojścia i kontakty. Razem więc szybko doszli do tego, co będzie ich złotym graalem – heroina. Gilos miał znajomość, która oferowała białą heroinę bardzo dobrej jakości, a Bambo miał swoje grono naganiaczy i handlarzy. Niektórzy mieli nawet po 15-16 lat. To właśnie u tych najmłodszych przechowywał towar, a później często i broń. To tych młodych ludzi wysyłał na najbardziej ryzykowne transakcje i doręczenia towaru. Bardzo szybko ten układ zadziałał, a białą heroiną zaraziło się sporo młodych ludzi ze Śródmieścia. Substancja była na tyle dobra, że i zaczęli się o nią dobijać ludzie już uzależnieni z innych stron Wrocławia. Jak sam Bambo wspominał, heroina jest takim narkotykiem, że uzależniony nie weźmie jej w weekend raz w tygodniu. Nie, taki uzależniony musi co najmniej raz dziennie przyjść, bo inaczej go skręca. Z reguły takie osoby przynosiły fanty, takie jak nowe ciuchy, ubrania kradzione w galerii, złoto. Bambo sprzedawał im towar często po najlepszym dla siebie kursie. Wiedział, że i tak nie odmówią, więc dawał jakieś drobne, zadowalające ilości. To faktycznie działało i ludzie uzależnieni przychodzili co najmniej raz dziennie. Jak nie z gotówką, to z gorącymi jeszcze fantami. Często za tymi fantami niestety szła czyjaś krzywda. Czy to w efekcie napadu rabunkowego, czyli popularnej dziesiony, czy okradania bliskich. Bambo wtedy oczywiście już sam nie handlował, ale skrupulatnie jeździł po osiedlu i pilnował swoich dealerów. Nierzadko krzyczał na nich, popędzał, jak w jakimś toksycznym, korporacyjnym molochu. Wraz z coraz większymi zarobkami z tytułu heroiny, wspomniany duet zaczął kupować coraz więcej marihuany, także ją rozprowadzając.
Tak pieniądze płynęły strumieniami. Tomasz M. ze starej BM-ki przesiadł się już do nowszej, kilkuletniej. Zresztą samochody zmieniał bardzo często i z reguły były to coraz lepsze i coraz bardziej kosztowne modele. Zmieniał także dosyć często wynajęte mieszkania, z reguły na coraz większe i atrakcyjne. Raczej nie trzymał towaru w domu, ale zdarzały się takie dni, kiedy dopiero co przyjechała partia i w jego mieszkaniu przez dzień lub dwa leżało kilkanaście kilogramów. Z samego zachowania duet wyglądał na typowych dealerów. Muskularne sylwetki, złote łańcuchy i ciemne BMW. Często stali tak wystawnie na rogu ulicy, nie zwracając uwagi na to, że na pewno rzucają się w ten sposób w oczy, a policja przecież nie śpi. Nie, to była inna mentalność. Tutaj każdy miał zobaczyć jego nowy łańcuch, nowe ubranie, nowy samochód czy motor. Każdy miał widzieć i podziwiać. Już po samym pożarze na wrocławskim Nadodrzu, do którego niedługo przejdziemy, Mambo z Gilosem zaczął mocno się kłócić. Z reguły chodziło o pieniądze. Po prostu było ich zbyt dużo, a sam Tomasz M. nawiązał znajomości z recydywistami takimi jak Suchy czy Jankes i zaczęli wspólnie tworzyć jeszcze bardziej bezwzględną grupę. Gilos także zaczynał działać na własną rękę. Miał grono najbardziej zaufanych dealerów, jednak musiało dojść do konfrontacji tych dwóch grup i nie trzeba było na to długo czekać. Gilos został pobity oraz zabrany mu został jego motor. Grupa Gilosa nie miała żadnych szans w bezpośrednim starciu z ekipą Bamba i Suchego. Jeden ze wspomnianych recydywistów, Suchy, zasłynął tym, że po wyjściu z aresztu miał zatarg z kibicami. Chuligani zbierali się na niego na niskich łąkach w kilkadziesiąt osób. Suchy podjechał sam autem i zaczął do nich strzelać. Wszyscy kibice się rozbiegli, niektórzy skakali do wody. Kibolom się wtedy odechciało wojować z Suchym i jego kompanami. Ważne też było to, że Gilos siedząc w więzieniu nie grypsował, więc recydywiści, którzy współpracowali z Tomaszem M., nie byli mu zbyt przychylni. Drogi Gilosa i Bamba się rozeszły. Nowa firma na mieście zaczęła ściągać narkotyki z Holandii, a także zaopatrywali się u Piccola. Piccolo pojawił się po latach odsiadki z powrotem na ulicach Wrocławia. Miał świetne kontakty w Holandii, miał świetnej jakości marihuany, amfetaminy, a także heroinę. Reszta gangu dbała o nagabywanie nowych klientów oraz walkę z konkurencją. Lubili najeżdżać i okradać niezależnych dealerów, którzy szkodzili im w interesach. Składali ofertę nie do odrzucenia. Albo bierzesz od nas, albo kończysz interes. I to w tym dobrym wariancie, bo gdy ktoś im się nie spodobał lub nie grypsował, był na starcie bity i okradany ze wszystkiego. Nie było zbyt wielu takich, którzy mogliby się jawnie postawić, a sama ekipa stawała się coraz silniejsza i liczniejsza. Dołączyło do niej wiele osób, które codziennie szukały opcji, jak zarobić pieniądze, kogo okraść, komu coś zabrać. Były to takie osoby jak Sandał, Kropa czy Grzyb. Sam Bambo stał się już bardzo medialnym dealerem. Jeździł nowym BMW lub najnowszym motocyklem z salonu. Świecił swoim ogromnym złotym łańcuchem z symbolem dolara. Wspomniany motor znów stanie się kością niezgody w przestępczym świecie Wrocławia. Niejakiego paralitę zastrzelił Krzysztof F., pseudonim Zając, stary wrocławski gangster. Zastrzelił to mało, gdyż Zając oddał do niego aż 10 strzałów, cały magazynek. Była to zemsta za pobicie wcześniej Zająca w agencji o nazwie ABC, w której stał na bramce. Następnie Zając stwierdził, że skoro Tomaszowi M. pseudonim Bambo tak dobrze idzie, to on chce jego motor. To miał być sposób na to, aby wspomniany Tomasz M. podzielił się zyskami. Jednak Bambo nie czekał zbyt długo. Znalazł zaufanego kolegę, który za określoną kwotę zgodził się uspokoić Zająca. W taki właśnie sposób w styczniu 2009 roku Zając został złapany pod swoim pubem przy ulicy Daszyńskiego i postrzelony w udo. Zając dość szybko doszedł do siebie i nie wypałał chęcią zemsty, ale pogodził ich Suchy, który dobrze żył z tym i spełnił rolę mediatora. Kończąc kwestię Zająca, Zając zaraz po tym zdarzeniu z trzema innymi mężczyznami nad ranem w narkotykowym locie napadł na agencję towarzyską, pobili znajdujące się tam osoby i korzystali z usług prostytutek, a jedną z nich zabrali, zawieźli do innej agencji, zmuszając do pracy. Policja otrzymała zgłoszenie i szybko zatrzymała wszystkich uczestników tych zdarzeń. To nie był pierwszy gwałt Zająca w życiu, już kiedyś było ten czyn podejrzewany. Złośliwi mówili o nim, że to seryjny gwałciciel. Bambo miał jeszcze jedną sytuację, w której spotkał się ze starym gangsterem z Wrocławia, Dragonem. Ten także chciał go opodatkować. Dragon przyjechał na spotkanie z Niedźwiedziem. Bambo wziął ze sobą na spotkanie swojego kolegę Jacka L. Grzyba, który miał go asekurować. Gdy tylko doszło do rękoczynów, Grzyb zostawił Bamba i uciekł do klatki schodowej. Już wtedy Bambo powinien przejrzeć na oczy, jednak tego nie zrobił.
Gdyby był wtedy mądrzejszy i wyciągnął wnioski, nie spotkałby się ze zdradą Grzyba w momencie późniejszych konfliktów wewnątrz grupy, a trzeba wspomnieć, że Bambo potrafił Grzybowi na przykład kupić nowy telewizor czy pożyczać swoje luksusowe samochody na randki, gdy ten nie miał nic. Gdy Bambo później miał problemy i nie zarabiał już tak dużo, Grzyb oczywiście wystąpił przeciwko niemu. Zresztą tak samo było w przypadku innych wspólników jak Jankes, którzy przykleili się w czasie, gdy firma Bamba zarabiała dużo i to on robił wszystko, gdyż sami nie potrafili tego zrobić i w życiu nie doszliby nigdy do takich pieniędzy. Interes Bamba, Suchego i Jankesa szedł coraz lepiej. Piccolo zaopatrywał nie tylko ich. Pojawił się w Gdańsku, gdzie chwilowo mieszkał, lubił jeździć po całym kraju i łapać nowe kontakty. Sam budował mieszkanie w niewielkiej wielkopolskiej miejscowości. Na piętrze synom w dużym pokoju zrobił boisko z jedną bramką, aby mogli grać w piłkę w domu. Narkotyki szły już w ilościach przeogromnych. Pół Wrocławia brało je od nich, a inni byli napadani i brutalnie okradani. Nie miało większego znaczenia już wtedy, czy ten ktoś grypsował, czy nie. Piccolo świetnie dywersyfikował, mówiąc im, że marihuana jest z Holandii, natomiast była to marihuana robiona z jego własnej plantacji w Wielkopolsce. Podkreślę tu, że była lepszej jakości niż ta kupowana w Holandii. Piccolo bowiem świetnie znał się na rzeczy. Po rozprawieniu się z gangiem Zielaka, zabraniu mu ogromnych ilości dragów i pieniędzy, jedyną konkurencją dla gangu ze Śródmieścia była tylko ekipa Adka. Adek to cygan, który jeszcze w latach 90. latał w ekipie Shadoka i handlował sterydami oraz narkotykami. Zebrał wokół siebie całkiem zgraną ekipę kibiców z młodego odłamu Ave Silesia, którzy świetnie sprawdzali się w funkcji stania na bramkach, z czego on sam miał profity. Miał pod sobą coraz więcej lokali, za bardzo jednak w drogę nie chciał wchodzić ekipie Suchego. To kipiało i wiadomym było, że konflikt jest nieunikniony. Doszło do trywialnej sytuacji. Ktoś przyszedł do Suchego po pomoc, zapłacił zaliczkę za salę weselną i został oszukany przez bliskiego człowieka Adka, niejakiego Wolnego. To był wystarczający powód do otwartej wojny. Adek nie chciał zbytnio spotkać się z ekipą Suchego, wiedząc, czym to grozi. Ci jednak znaleźli go szybko pod jego mieszkaniem na wrocławskich Maślicach. Był razem z Karolem Komandosem. Adek uciekł i zamknął się na klatce schodowej, a Karol został brutalnie pobity kijami. Jego stan był na tyle poważny, że przez jakiś czas walczono o jego życie w szpitalu. Do dziś nie czuje zapachu, a w mózgu zaszły pewne zmiany, które już nie wrócą. Suchy wykrzyczał wtedy do Adka, że ma kulkę i wraz z ekipą zniknęli. Adek postanowił się zemścić, zebrał ekipę kibiców, zaczęli jeździć po Wrocławiu i szukać niedawnych sprawców. Wiedział, gdzie można ich spotkać. Mieli swoje miejsce spotkań na pewnej myjni samochodowej. Wysłał tam kibiców, a sam pojechał pod swój lombard, żeby być na kamerach. Samo spotkanie wyglądało jak jedna wielka komedia. Liczna grupa kibiców z kijami i maczetami ruszyła na myjnię w okolicy ulicy Świeradowskiej we Wrocławiu. Naprzeciw nim zatrzymało się jedno auto, ciemne Audi A8, z którego wychyliło się kilka osób, a dwie otworzyły ogień serią z pistoletu maszynowego. Strzelał na pewno Suchy i jeszcze jedna nieustalona przez sąd osoba. Zapanowała panika i jedna wielka ucieczka. Ranny w stopę został jeden z ludzi Adka. Kula przebiła najpierw maskę, po czym wbiła się właśnie w stopę, gdy siedział za kierownicą. To działo się w biały dzień. Media sugerowały, że na ulicę Wrocławia wraca wojna lat 90. 3 dni po tym zdarzeniu miało miejsce starcie ekipy Adka z ekipą Trolla i Mierzeja. Nie miało to jednak nic wspólnego z wydarzeniami na Świeradowskiej. W zdarzeniu na ulicy Drukarskiej ranny pod serce nożem został Wolny, prawa ręka Adka. Cudem przeżył i został uratowany na stole operacyjnym. Wolnego nazwano współpracownikiem policji i doszło do konfrontacji tych słów. Po tych wydarzeniach nastąpił okres nalotów policyjnych i wzmożonej aktywności policji. Wtedy też coraz więcej osób mówiło o tym, że we Wrocławiu po latach znowu pojawi się nowy świadek koronny. Często mówili o tym sami policjanci na ulicy, że niedługo się zacznie. Nikt za bardzo nie chciał w to wierzyć i traktowano to jako czcze przechwałki. Zaraz po tym policja zaczęła zatrzymywać osoby biorące udział w tych wydarzeniach. Dużo wtedy też zaczęło dziać się we Wrocławiu w areszcie na ulicy Świebockiej. Adek musiał stamtąd znikać, gdyż całe więzienie wrzało, a niektórym kibicom zabroniono grypsować. Za wszystkim stał oczywiście Suchy. Wtedy też zaczęły psuć się interesy wszystkich, zwłaszcza Tomasza M. Do Bamba miano pretensje, że się spóźnił na ulicę Świeradowską i zaczęły się kłótnie wewnętrzne. Nie było Suchego, który zawsze Bamba w takich sytuacjach ratował, a więc Bambo poważnie pokłócił się z resztą ekipy, zwłaszcza z Jankesem.
Prawda jest taka, że to Bambo stworzył imperium narkotykowe. Jednak na domiar złego Piccolo został zatrzymany w sprawie ogromnych ilości narkotyków, a sam Bambo załapał się na odsiadkę za branie jakichś lewych kredytów. Po krótkim czasie Yankees bardzo się odgrażał, co to on zrobi z Bambem, gdy go spotka. Ten jednak nie czekał zbyt długo na tą okazję i postanowił zaatakować pierwszy. Gdy Yankees kupował trawkę wieczorem na Śródmieściu, zaczaił się w bramie i oddał do niego kilka strzałów. Dokładnie wiedział, gdzie i kiedy kupował. Ubrał się w długi prochowiec, aby ukryć swoją sylwetkę. Na szczęście nie trafił. Po tym już całkiem wszystko zaczęło się sypać jak domek z kart. Okazało się, że ikona sztywności i gripsowania Piccolo idzie na współpracę. Znaczyło to tyle, że osoby handlujące z nim muszą się nastawić na wieloletnie wyroki za bardzo duże ilości narkotyków. Bambo ukrywał się w tym czasie. Czasami przemykał na pożyczonym motorze po ulicach Wrocławia, ale w końcu został zatrzymany w pobliskim Lubinie u znajomych gangsterów. Piccolo nie tylko powiedział o transakcjach narkotykowych z Bambem, to on je odbierał, to on za nie płacił. Suchy Yankees tylko dostawali kasę później od Bamba, tak naprawdę nie robili nic, a wszystko poszło na Bamba. Piccolo powiedział także o strzelaniu do Yankeesa, a przede wszystkim o podpaleniu mieszkania, w którym zginęła cała rodzina. Po 10 latach od pożaru prokuratura wszczyna śledztwo. Bambo i Gilos wtedy już przebywali w aresztach za inne przestępstwa. Niby w sprawie nie było zbyt dużo dowodów, ale w momencie, gdy Piccolo bardzo obszernie opowiedział o sprawie i okazało się, że wszystko się zgadza, po krótkim czasie zatrzymano jednego z wykonawców owego podpalenia i on także przyznał się do tego zdarzenia oraz pokazał, jak tej nocy wykonywał polecenia Bamba i Gilosa na wizji lokalnej. Wykonawcą tym był człowiek o pseudonimie Mietek. W każdym razie to już było wystarczająco, aby doprowadzić sprawę do zakończenia z wysokimi wyrokami. Na dodatek na ostatnią rozprawę doprowadzono kolejnego miniświadka koronnego, który znał sprawę tylko ze słyszenia od jednej osoby z ludzi Bamba. Gdy opowiedział swoją zasłyszaną historię i opuścił salę, sąd nie miał żadnych wątpliwości. Na tej rozprawie bez obecności Bamba i Gilosa zapadły surowe wyroki. Bambo i Gilos jako zleceniodawcy dostali po 25 lat, Mietek i drugi mężczyzna 15 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Starszy mężczyzna, który był głównym zleceniodawcą i przyszedł z tym do Gilosa i Bamba, nie odpowie za to już nigdy. Zmarł krótko po tym wydarzeniu, a paradoksalnie to osoba, bez której by do tego nie doszło. Bambo oprócz tego wyroku miał już sporo lat w zanadrzu do odsiedzenia i jeszcze kilka spraw w toku. Bardzo wątpliwe jest, aby wyszedł żywy zza więziennych murów. A co było motywem podpalenia mieszkania? Starszy facet, sąsiad owej spalonej rodziny, był na jakiejś imprezie, podczas której doszło do kłótni i rękoczynów z jednym z dwóch braci. Poskarżył się Bambu i Gilosowi, a że był dla nich ważny i to on zaopatrywał ich w białą heroinę z Turcji, od razu powiedzieli, że się tym zajmą i podpalą mieszkanie braci jako ostrzeżenie. A jak będzie trzeba, zajmą się tym inaczej w przyszłości, jeszcze ostrzej. Bambo wysłał dwóch swoich dealerów. Dał im w zamian 5 gramów heroiny o łącznej wartości około 500 zł. Kazał im iść wcześniej na stację benzynową i kupić benzynę do kanistra. Pokazał im kamienicę i wskazał mieszkanie na ostatnim piętrze. W nocy z 23 na 24 lutego 2007 roku dwójka dealerów zakradła się pod drzwi wejściowe do mieszkania przy ulicy Świętego Wincentego na Wrocławskim nad Odrzu, przez szparę wlali ciecz do środka mieszkania, oblali bardzo sowicie drzwi i wycieraczkę. Podobno wlali tego paliwa o wiele za dużo. Nie zdawali sobie sprawy, że minimalna ilość wystarczy, by podpalić same drzwi. Z taką ilością wlanego paliwa było logiczne, że mieszkańcy nie mają żadnych, najmniejszych szans. Podłożyli ogień, ten w moment zajął całe piętro. Spłynęła żywcem cała rodzina, ojciec, matka i dwóch mężczyzn. To z jednym z nich pokłócił się ów sąsiad. Szybka ewakuacja i akcja strażaków zapewniła bezpieczeństwo reszcie mieszkańców. O sprawie było głośno, ale wszystko wskazywało na to, że jest to efekt spięcia czy samozapłonu. Nikt nie znalazł żadnych innych śladów. Bambo i Gilos mogli odetchnąć z ulgą. Początkowo nic sobie z tego nie robili. Przynajmniej takie sprawiali wrażenie, a nawet z tego żartowano. Jednak zupełnie inaczej było z wykonawcą tego zlecenia, człowiekiem o pseudonimie Mietek. To właśnie po tym wydarzeniu uzależnił się kompletnie od białej heroiny. Gryzło go sumienie i za wszelką cenę chciał od tego uciec. Jego uzależnienie trwało bardzo długo. Mietek znał się z Bambo jeszcze od szkoły podstawowej. Właściwie od zawsze mieszkali ulicę obok, kilkanaście klatek schodowych dalej.
Tym bardziej po tragicznym wydarzeniu Mietek całkowicie popadł w nałóg i praktycznie przestał funkcjonować. Pokazywał się tylko po nową porcję narkotyku. Na osiedlu traktowano go z przymrużeniem oka. Wiele osób wiedziało, że to on stał za tym podpaleniem i był wykonawcą. Traktowano go trochę z politowaniem. Wszyscy wiedzieli, że używką zabija swoje sumienie. Na ławie oskarżonych Mietek wyglądał już znacznie lepiej. Areszt uratował mu życie. Przeszedł całkowity detoks i nawet przybrał na wadze. Jednak jego wzrok był nieobecny. To dopiero wtedy, tam na ławie oskarżonych, docierało do niego, co tak naprawdę zrobił. Zadziwiający jest fakt, że nie zauważono żadnych śladów przy takiej ilości wlanej benzyny i ewidentnego podpalenia. Gdyby nie Piccolo i jego zeznania, być może nikt nigdy by za to nie odpowiedział. To wszystko w tym materiale. Jeszcze raz zachęcam do dołączenia na naszą facebookową grupę. Do zobaczenia.